Burza może gdzieś idzie, ale na pewno nie u mnie. Dobry, dobry, wiewiórki i bobry. Dzisiaj będzie coś ciekawego. Znaczy nie będziemy na pewno grać cały dzień w Hearthstone'a. To jest pewne, ale póki co pogramy sobie w Hearthstone'a tak na dobry początek, a później będziemy myśleć dalej. Hail to the king! Chwila. W programie gdzie jesteś? A, włączył się, dobra. Majew kontra Futer. Nie umknie przed moim gniewem. Okej. To działa. No Palladyna Edwin tak trochę 2 na 10. Okej. U mnie 120 stopni. U mnie 90, ale na szczęście tylko w kącie. Super śmieszne. I know guys. Super, super funny. Światłość nosi się sobie. Nagramy tak, żeby było czym tradzić. Jego toksy. 30 stopni w domu nie polecam. Czy wiadomo, o której dodatek wychodzi? Nie wiadomo. Światło gaśnie. Okej. Adaptacja. Ciekawy pomysł. No to adaptacja. Ciekawszy pomysł. Cold Blood. Jak zagram Cold Blooda, trade, tracę wszystko. Jak zagram Daggera, trade. Dobra, chodzi na jedno. No niezbyt mnie cieszy, przyznam się szczerze, ten adapt. Kryk z drugiej strony. No nie, niezbyt dobry. Niezbyt dobry to było. Cześć, Mekozaur. Jest dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Spróbujemy tak zrobić. Tylko nie Elivan Favor, błagam gościu. Miejże litość. Miejże litość, hej. Dagger i toksy, nie? No, wrzucimy tokeny. Graj parówczarzu. Czekam na rozkaz. Okej. Czego ty tu szukasz, mordeczko malutka? Pewnie szukasz brońki. Nie dobrze. Cześć, Fejo. Czekam na rozkaz. To the king. Czy ja chcę grać tego wariata? Chyba nie chcę, to zrobimy tak. I wjeżdżamy w typa. Teoretycznie może bym chciał, ale biorąc... Boże, czemu ja to scapowałem jako pierwszy fakt? Biorąc pod uwagę Divan Favor, to chyba nie chcę, chociaż z drugiej strony, czy to jest jakiś większy problem? Okej. Czekam na rozkaz. Oprych klanu dzięciołów. Czy my chcemy teraz cisnąć po jakieś spelki? Nie, wydaje mi się, nie chcemy. Zabijemy tego. No, zabiję też tego, zagram do graj. Już może powinienem się pospieszyć, ale on ma 11 życia. Ja mogę jeszcze stopdekować Leroya i wypatroszenia 2. I będzie. Co tam czateły? Jak tam się w sobotę bawicie? Świetnie.
Fajnie, chłodno. Wiatr wieje. Cześć, Meksykek. Czekam na rozkaz. Gorąco? Słyszałem, że na Woodstocku nie chcą dać wody i musieli zamówić ten wodę z Berlina. To się nazywa Polska. Okej, okay, zrobię sobie tam jedną kartę. Chroni mnie światłość. Czekam na rozkaz. No i teraz mnie nie poniosła fantazja. O, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, goście. Nie, no chyba nie poniosła. 5, 6, 7, tak? Oto sprawiedliwość. Elo. Jeśli chcesz grać, jak gram na laderze. Oj tam, dobrze jest. Szkoda wody w sumie na Woodstock. Kurz, to jesteś niemiły. Majew! Kontra! Malfurion! Majew kontra Malfurion. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Na druida możemy. Boże, tak możemy zrobić. No wiem. Spodziewałem się nieco innej reakcji. Przyznać muszę szczerze. Na przykład. A, no faktycznie, no nie chciałem. Ale w sumie rozumiem. No niech będą świersze. Gotowe. Kurde, jest tak gorąco. Że aż mi się spać zechciało. Tak! Ua. Gotowe. Co tu zrobić? Nie wiem, gościu. Boże, ja katuję tego rogala, ja pierdykam. Wziąłem. No dobra, nie było nie raczej nie myślałem. Patrz. Dzisiaj ta sama straż rozstawiła kurtyny wodne, a nie polewa sikawki jak chciał wczoraj Yuri O. Good to know. Ed Kingu. To na pewno w ryj, to na pewno w ryj. To w sumie w niego. Damage. Kojarzysz grę For Story? Nie. Też, czekaj, nazwę może kojarzę, ale nie wiem jak gra wygląda. Coś jeszcze wicha klikasz? Oczywiście, że tak. Proszę bardzo, nawet mogę udowodnić. Boom. Usilnie próbuję zrobić 210 po poziom Tower of Oblivion i nie wychodzi. Bę. O! Czekajcie, bo ich zamroziłem. Czyżby to miał być ten moment, w którym to wyjdzie wreszcie? Nie. Kurwa.
Tak mało brakło. Fuck. Jeszcze jeden. Czy my chcemy grać kapuśniaka? No, zagrajmy. Cześć, kozaku. Będziesz może grał, próbował nowej gierki karcianej od Wolf. Oczywiście. Słyszałem o niej. Nawet dzisiaj godzinę czytałem Reddita. Chociaż nie powiem, że na tym Reddicie było coś interesującego. Ale czytałem. Dobra, Sapendo. Dopalendo. Edwinero. Ej. Cześć, Shadow. Jak zdobyłem Jachrę? Na evencie była. Na szalterze. Jakiś czas temu. Aha. Dzięki, Drift, siemano. Czy chce mi się streamować, jak jest tak gorąco? No, powiedzmy. No, moment. Wstać! Kto idzie? Tylko nie miej drugiego tego krapu. Cześć, pojedę chleba. Skala 1-10, jak bardzo gorąco u was? No tak, 9. Cześć, Harry. Czego przydaje się krok w cień w tej talii? Do cofania Leroya i zagrywania go drugi raz. Na przykład. Albo innych kreatur, które można... Kurde. Które można cofnąć i zagrać drugi raz. Prawda, koleś. Ryk, ryk. Ryk. Jeszcze jeden. Oto sprawiedliwość. Nie wiem, o której godzinie wychodzi dodatek. Sapem byś jakoś nie zabił. Zabiłbym, ale stwierdziłem, że dam mu jeszcze jedną turę życia. Żeby grę przegrać czy coś. Lubię te pytania, nie? Teraz mogę odpocząć. I zadał niektórym osobom możliwość testowania nowego dodatku. Zależy, co można myśli przed niektórym osobom. Na przykład beta testerom na pewno dawał, pracownikom też. Co radzisz na takie upały robić? No nie wiem, zależy jakie masz opcje. Włączyć klimatyzację najlepiej. Jak się żyje w piekle? Dobrze, tylko trochę parno. Tą kamerkę internetową gdzie kupiłeś? Dostałem od producenta. Nikt nie umknie przed moim gniewem.
O Boże. Dobra, zostawimy tak. Siemano, tak wcześniej dzisiaj. Nie wiem, jakoś tak wyszło. Ale ogólnie kamerki internetowe można kupić w sklepach. Polecam. MKR. MQR. To wątpliwe, że Blizzard w ogóle ma testerów. W ogóle się przyosobno. Oto sprawiedliwość. A resztę komentować nie będę, bo brak słów. A sądzisz, że jest warta te 350 zł? Nie do końca rozumiem pytanie. Nie za bardzo jest konkurencja na rynku kamerek internetowych. Powiedziałbym, że nawet Logitech ma pewnego rodzaju monopol. Więc nie wiem, jak mogę ci na to pytanie odpowiedzieć. Ergut. Czy się sprawdza dobrze? Ziom! Proszę cię! Jest gorąco! Płonę! Przecież widzisz chyba, jak się sprawdza. Kolo! Jabłolo! No nie, zbyt kolorowo. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Not fucking good. Not fucking good. Not fucking good. Tak, powiedziałem, że bardzo, bardzo źle. Jak się pan czuje? Jakbym płonął od środka. Softboxy z takiej upa mam włączone, aha. Teoretycznie mógłbym je wyłączyć i odsłonąć okno, a nie chce mi się ustawień kamery zmieniać. Nie wygląda to tak, jak powinno. To może wyglądać trochę lepiej. Sprawdźmy. Jeszcze jeden. No ale muszę to zagrać, nie? Żeby ją zabić. Tylko że mam 8 życia, to mogę umrzeć w tej turze. To byłoby niewskazane. Perku, i co w związku z tym? Bo nie wiem, co mam powiedzieć. To fire. Kurczę. Jak się podoba początek nowego sezonu? Bardzo fajny. Bardzo fajny, naprawdę. Dawno nie widziałem tak fajnego początku nowego sezonu jak ten. Podoba mi się w opór. Znaczy, ja bym powiedział, że to jest miesiąc Molten Core'a. No to, że dodatek nie wyszedł jeszcze. Aaaa! Zły Disgusted to zły B chłopak. Molten, nie Molten. W jakimś staremu mówieniu kart mówiłeś, że jest bardzo dobry i na pewno będzie grany. W związku z tym mam pytanie, dlaczego go nie grasz w tym deku? Maciuś. Jest milion stopni. A ty trolujesz. Teraz połącz streamera, który zazwyczaj jest zirytowany, plus milion stopni, plus troll na czacie.
Jak myślisz, co może z tego wyjść? Czemu gram drugi raz Dezoloka, który mi zagrywa na samym początku Kalesata? Uwa. Słyszałeś o rzadkościach kart w artefakcie? Tak. Będą 4, nie 3. Będzie mój drogi tak zwany Basic. Czyli karty, które wszyscy dostaną na starcie, te 54 bodajże. Będzie Common, Uncommon i Rare, tak jak w starym Magicu. I reszta się zgadza. A ten artefakt będzie za darmo? Nie, za pieniądze. Za gruby hajs będziesz musiał do niego dać. Żeby w niego grać. Nie widzę innych alternatyw. Dobra, nie wiem, zagram tak. Bractwo przetrwa wszystko. Brotherhood will survive everything. Cześć, Jaszcząb. Ale dostaniesz na start 208 kart. Nie wiem, jak ci wyszło 208, a 228. Okej, to już ma trochę więcej sensu. Chodź tu i tam. Przedam pole sam. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Osiągnięcie jest takie coś jak towarzysz Twitch, potem partner Twitch. A jest coś po tym, czy już nie? Mamy partner? I guess. Tak sobie. Fog of Knives. Nic mi to nie daje. Załatwię to sam. Niestety nie mam kodu na deck pod ręką. Widzę, że w tym miesiącu szybki push do legendy. No, dopóki pozytywne win ratio się będzie utrzymywać, to tak, jak się przestanie utrzymywać, to już nie będzie pushu. No, zagrałeś defensywnie. To jest very good news. Everyone! Get in here! Cześć, Nocior. Bakłażany, no staram się być super śmiesznym streamerem. Lub. Raj. Ty, no ile on ma tej guli? Dobra, robimy tak. Robimy tak, robimy tak. Robimy tak. Perfekcyjnie. Robimy tak. Robimy tak. Robimy tak. Robimy też tak. I graj.
9 życia. Zabija mnie tylko Soulfire z Unguardem. Drogi magiczny Piotrku, musisz wiedzieć jedno. Nie mam deków na kody, którymi... Nie mam kodów na deki, którymi gram pod ręką. Nigdy. Więc. A, ty kurde, marcepanie jeden. Zabić go nie zabiję, mam 12. Daj. Trochę mi smutno, że Whistlebanga nie będzie na turnieju. No nie powiem, żeby to była jakaś wielka niespodzianka. Kosiorek. No nie, no myślę, że zrobimy tak. Już prawie nie mam kart. Na to nie zwróciłem uwagi, muszę przyznać. Siemo szczerze. Myślę, że zrobimy tak. Zrobimy też tak. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Graj. Szewczenku, Szewczenka, a czemu było oburzenie z tego powodu? Bo nie bardzo szaję. Co w tym takiego złego? Walczący w różowym piórokuszu. Bo tego jeszcze nie było. Lep. Czy znowu uzależniłem się od WoWa? Nie, no co ty. Czy fajnie mi się w niego gra, nie powiem. Szczególnie, że no... Mamy, że tak powiem, sezon ogórkowy w Hearthstone'ie. Ale żeby się uzależnić, to... To już bardziej jak WoW wyszedł, to się... To byłem bardziej uzależniony. Nie wiem, czy wam kiedyś mówiłem o tym. Ale jak wyszedł WoW... To ja grałem w Hearthstone i się tabowałem na WoWa co chwilę. Wtedy faktycznie byłem nieco addicted. Albo jak wyszedł Reaper of Souls, to też byłem mega dojarany. A teraz to sobie tak klikam. Może jak wyjdzie dodatek, to poczuję znowu taką, wiesz, werwę, chęć, coś tam. Niech będzie tak. I co, dagger czy ziumek? No co, zagra dagera, straightuje mi tego. Zagram też dagera. Ziemniaczek. No i nie zabiłem 100 któregoś tam poziomu. Ech. No to co? Kosiorek, żeby dobrać kartę Lunię. I pierdolnik, żeby zagrać ktoś na stół. What to do?
sobie myślę. Top deck Eviscerate'a. Oto sprawiedliwość. I dobrze. Dobrze, że innym też gorąco, nie tylko mnie. No, zimno nie jest. Jakby na to nie patrzeć. Łapanie! Czy ci nie żal? No chyba nie do wygrania. Tak, matka już wróciła. Chce coś tam robi. Nie wiem co teraz w sumie. Załatwię go do cacy. Kurde, nie ma co w tym Idol Hero zrobić. Te eventy do dupy wyszły. Takie mało do kombinowania jest. I w tym, i w poprzednim tygodniu. Tutaj to już się chyba możemy pożegnać serdecznie. Mogę jeszcze zagrać tak. I tak. Ale i tak umieram. W ogóle przyszło mi do głowy, żeby pograć w Magic the Gathering Arena. Może pogramy. Może pogramy. A, spróbujmy. To tak jak sobie dzisiaj czytałem, tam od dzisiaj nie wiem, siedziałem i Redditor czytałem. Czytałem między innymi... I czytałem między innymi Reddita Artifacta i tam właśnie ktoś pisze, że Magic the Gathering drogi jak jasna cholera. Ale w sumie to nie wiem dlaczego. Za bardzo. Jakby tak zagrać coin na tę chwilę. Gramy takie, gramy to, no, okej. Okay. Moneta, Prym, Kalblad, Edwin, Gwiazda Mordę. Jelo. Jaką mam myszkę? A, czekaj. Razer Dead Adder Chroma. Tu mamy 13-17, no nie bardzo. Ale możemy tak zrobić. Ale ja nie mówię o MTG IRL, tylko o Magic the Gathering Arena. Komputerowym odpowiedniku. Trochę mnie nie było i dalej jest dobry kapłan, czy nie bardzo? Na chwilę obecną raczej nie bardzo. Jak się ta myszka sprawdza? No wiesz co, powiem ci, że rusza kursorem. Więc chyba w 100%. Ale ja to tam nie wiem. Majew kontra Gul'dan. Twoja dusza będzie moja. Nikt nie umknie przed moim gniewem. My gode.
czy ja w ogóle... O my god. Ubiję dzisiaj kolejnego? Nie no, gościu. Co tak ziewosz? Kąt. 8, 9, no nie, 12. Oto sprawiedliwość. Zróbmy tak. Ty, no nie wbiję w Idle Hero z kolejnego levela. Potrzebuję 1 728 000. A 726. O 24 robię 1,5 miliona. Boże, to jest takie gówno! Oh my fucking god, ty kurde frajerze. Dobra, to zabiję. To zabiję. To zabiję. Graj. Czy ja nie dopisałem do tytułu? A, nie dopisałem. Dzisiaj bez planu jakiegokolwiek. Okej, okay, jest w tytule, jestem usprawiedliwiony z nieodpowiadania na pytania. To dzisiaj będzie. Oto sprawiedliwość. Wiem, ale musiałem się trochę pożalić, że narzekałem, że HS jest pay to win, MTG to pojedyncze karty, że są kosztują po prostu złoty. No ale... to świeżo, nie ma co porównywać za bardzo, nie no, jednak to są dwie różne rzeczy. Realny Magic i komputerowy Hearthstone. Mi się przynajmniej wydaje. Dobre zagranie. Ale no wiem, no ale przecież to nic dziwnego. Nie wiem. Czy to jakie. Ile jeszcze to będzie trwało? Przepraszam. Czy to jakieś dziwne, że go zbanowali? Już szczególnie na arenach, no przecież na arenach to by nie miał prawa działać. Dobre zagranie. Dobre wyciszenie. No takie 2 na 10 nieco. O! Agent WW. Dobra, to wjeżdżamy w taki sposób u gościa. I wydaje się być w miarę okej. To jest chyba najlepsza złota animacja dodatku. Ty Reddita czytasz? Tak. Lenrock widziałem też to na Reddicie. Nie mogę się z tym zgodzić, nie widzę w tej animacji totalnie nic ciekawego. O panie Mietku. Dobra. No możemy to rzucić. O fajnie. Oto sprawiedliwość. Teraz osobnik był wilkiem. Hej, miłych snów. No zrobimy sobie tak. Jak nie będzie miał drugiego tego demonka, to będzie spoko. Animacja jest fajna, bo się zmienia z zielonego na fioletowego jeszcze, bo... Nie wiem, kto co lubi. Mi się to jakoś niespecjalnie. Wydaje mi się, że to podobna sprawa, tylko młodzież w internetach myśli, że hobby jest za darmo. Nie, no nie porównywałbym tego.
To be honest. I na moment. Czego mogę zabić? To jest pytanie numer jeden. Sap, sap. I mamy 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jeszcze raz. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ten. Jeszcze Leroy. Nie porównywałbym to hobby do tego, no bo wiesz. Znaczy, bo wiesz, bez sensu brzmi. Ale, no nie wiem, dla mnie to bardziej hobby to mogą być gry komputerowe ogólnie, nie? A niekoniecznie Hearthstone. A no i sobie w przypadku karcianek też można powiedzieć, że raczej karcianki, nie konkretnie Magic. A to nie wiem. Ale no i tak jakoś to nie pasuje mi to porównanie. Że tam, wiesz, porównywać Magica do tego wariata. Ale rozumiem, że nie każdy ma to samo podejście, więc spoko, jeżeli tobie to porównanie się podoba. Majew kontra Lunara! Las się broni, nikt nie umknie przed moim Las się broni, moc pięknieje, Edwin Setu zostanie. Mam taką nadzieję. Polecam zagrać arenę i zostawić ją na dwóch przegranych max, wtedy dostaniesz nagrodę za arenę i darmowy bilet. No, jak widzi dodatek. Serio? Teraz tak to działa? Ciekawe. Integrazujące. Tak. Pay to win, pay to win. Czy wy wiecie, że każda gra jest pay to win? Złe gry. Swipe, not good. Not good, my friend. Jestem ciekaw, dlaczego według ciebie to złe porównanie? Ja nie mówię, że złe porównanie, tylko że się z nim nie zgadzam. A dlaczego? No niestety bez konkretów, bo nie wiem, nie pasuje mi. Wiesz, nie do końca przemawia do mnie porównywanie gry darmowej, w której zdobywasz pakiety za darmo i masz opcję kupienia tych pakietów, do gry karcianej rzeczywistej, która nie jest nie kolekcjonerską, tylko tradingową grą. No, jakoś to się tam odmienia. Gdzie z założenia te karty kupujesz wszystkie. No, to nie podoba mi się to porównanie, mi się nie spodoba. A nawet powiem więcej, nie mam zamiaru tego tematu kontynuować. Nie dostrzegam sensu. Tak jak powiedziałem, jeżeli ci się podoba i ten, to spoko, rozumiem. Ale nie będziemy gadać w kółku. O tym... Dobra, zróbmy tak. Zresztą dla mnie gadanie o pay to win jest takie... bez sensu. Pay to win to są gry, w których za hajs możecie kupić coś, czego nie możecie zdobyć. Tak jakby, nie wiem, w Hearthstone na przykład, tak w Uforek Zumpel. Zrobimy tak. No, możemy zrobić tak. To tak jakby w Hearthstone, Fur Exumpel. To tak jakby w Hearthstone za darmo można było zdobyć wszystko poza, nie wiem, na przykład Dev Knightami, nie? Czy tam Hero Card. I Hero Card może sobie kupić każdą za $15. Wtedy gra, według mojej definicji, staje się grą pay to win.
P2Win. Dopóki nie ma takiego motywu, dopóki możesz zrobić wszystko za friko, to nie mogę nazwać gry P2Win, bo mi nie pozwala na to moja moralność. Brzmi durnie trochę w sumie. Ale no nie nazywam takich gier po prostu P2Win, nie? No, a w tym momencie no wszyscy walą tym pay to win na prawo i na lewo, jak my mieli wściekliznę. O, to pay to win, o, tam to pay to win, to też pay to win, wszystko kurwa pay to win. No, no nie zgadzam się z tym, bo moja definicja tego skrótu jest trochę inna. Inną sprawą jest na przykład... Inną sprawą jest na przykład artefakt. I tutaj w sumie sam nie wiem, co o nim myślę. Bo... Kupujesz gierkę, w której dostajesz trochę tam startowego shitu na start. Ale nie, no to też jest pay to win. Dostajesz pakiety. No i jedynym, prawdopodobnie, sposobem na zdobycie kart jest wydanie floty. Ale to też nie do końca jest pay to win z dwóch powodów. Pierwszy powód to nie do końca masz przewagę nad ludźmi, którzy nie płacą. No bo wszyscy musieli zapłacić, tylko że niektórzy mogą władować więcej siada. To raz, a dwa, możesz te karty, które kupić, sprzedać. Cóż nie, tam pewnie będą jeszcze jakieś sposoby zdobywania pakietów in-game. Te drafty i turnieje. Więc dobra, no o tym to w ogóle nie będziemy gadać, dopóki nie poznamy szczegółów ekonomii. Pewnie ich nie poznamy do premiery. No. Nie, to chyba tyle. Definicja pay to win nie jest subiektywna. HS jest pay to win, bo spełnia tą definicję. Jak już to raczej tę definicję, a nie tą definicję. Przepraszam. Jaka to definicja w takim razie? Skoro nie jest subiektywna, to mógłbyś ją podać? Bo chciałbym zobaczyć, w którym miejscu HS jest pay to win, bo spełnia tę definicję. A no, nie widzę, żebyś podał tą tę definicję gdzieś na czacie. Ale HS jest teoretycznie pay to win, ponieważ osoby, które kupiły karty i grają nowymi deckami od początku, są bardziej ograne. Przez co mają więcej czasu na trenowanie do turnieju czy coś. Ty, właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że League of Legends jest pay to win. Bo patrz. Ponieważ osoby, które kupiły bohaterów i grają nowymi bohaterami i starymi od początku, są bardziej ograne, przez co mają więcej czasu na trenowanie. Ty, faktycznie, kurwa! A się ten LOL ukrywał, powiem wam długo, a jednak pay to win, jebany! By Wikipedia. Niektóre gry free to play pozwalają graczom płacącym za dodatkowe przedmioty i funkcje zdobyć dużą przewagę nad graczami nie wydającymi pieniędzy. Przewaga związana z dodatkowo opłatnymi przedmiotami i funkcjami nie może być uzyskana przez niepłacących graczy. Ziomek, ty umiesz czytać? Bo z tego, co wkleiłeś, to potwierdzasz to, co ja powiedziałem. Więc brawo, panie kozak Hunter, nie taki kozak raczej. Aha, Q-block. I guess. I guess this is Q-block. Dobra, zróbmy tak. No dobra, no to wjedziemy w niego. No i wjedziemy w niego. A co z grami takimi jak gry Big Pointu? Na przykład Dark Orbit. Pff, nie wiem, stary. Pierwszy raz widzę Big Point i Dark Orbit. No ciężko mi się wypowiadać. Na temat zupełnie mi nieznany, przepraszam. Czy może nie pierwszy raz, ale naprawdę nie mam pojęcia, co za gry. Niektórzy są takimi fanboyami, że nie przemówisz. Ale ziomek, słuchaj, podejmij ze mną dyskusję, a nie wyzywaj innych od fanboyi jak jakiś kretyn. Powtórzę, co wkleiłeś na czat, bo chyba nie zrozumiałeś.
By Wikipedia. Niektóre gry free-to-play pozwalają graczom płacącym za dodatkowe przedmioty i funkcje zdobyć dużą przewagę nad graczami nie wydającymi pieniędzy. Przewaga związana z dodatkowo płatnymi przedmiotami i funkcjami nie może być uzyskana przez niepłacących graczy. Ty wkleiłeś definicję pay-to-win, którą ci teraz przeczytałem. Nie może być uzyskana przez niepłacących graczy. W Hearthstone, jeżeli płacisz za coś, to możesz to zdobyć też. To możesz też to zdobyć nie płacąc. Chyba że mówimy o portretach, ale nie będziemy się w estetyczne pierdoły bawić, bo to nie ma żadnego sensu. Tak zwana 10. W związku z czym wkleiłeś definicję, która potwierdziła moje słowa i zaprzeczyła twoim słowom. A teraz masz czelność nazywać kogoś fanboyem i mówić, że mu nie wytłumaczysz czegoś tam, czy tam nie przemówisz do rozsądku. Ziomek, sprowadź się na ziemię i zacznij myśleć, albo pożegnamy się. Naprawdę. Nie będę tolerował takiego zachowania na czacie, no jest bezmyślne. Było trzeba to zabić. No trudno się mówi. Po pierwsze powiedziałeś moją definicją pay to win. Przedstawiłem ci, że definicja nie jest subiektywna. A po drugie, bo to nie wnosi nic ciekawego do rozmowy. Tala raczej nie mamy. Chcemy zagrać kozaka? Możemy chcieć w sumie. A myślę, że mogę to skrócić. W sumie powinienem atakować jakbym drugą kartę za dobrą. O, i to mi się podoba. Masz rację, przepraszam za obrażenie, zagalopowałem się. No i spoko. Spoko, loco, luz i spontan. Pytanie tylko, czy faktycznie nie płacąc da się zdobyć wszystkie karty. Tak, to jestem z tego w 100% pewien, że jest to możliwe. Do dalszej części odniosę się za moment, jak zrobię turę. Top deck Leroya, 1 z 13. O, takie małe szanse. Jak to stapuje, to to wróci na stół. Jak to zagram, to to zginie. Dobra. No zróbmy tak. Ale pytanie, czy tylko faktycznie potem da się zdobyć wszystkie karty. Tak, to jest w 100% potwierdzone. Każdy pakiet można kupić za golda. Lub chociaż część z nich. No wszystkie się da. Mnie po 3 miesiącach w dodatku stać zwykle na 1,5 deku. No to jest inna sprawa, nie? To jest inna sprawa, że nie płacąc zajmie to bardzo dużo czasu i ja się absolutnie zgadzam z tym, że Hearthstone jest, nie wiem, pay to advance, pay to get more comfortable, czy cokolwiek w tym stylu. I to nie jest jakieś za specjalnie nowe odkrycie, że faktycznie wydając pieniądze w Hearthstone masz o pay to progress, przynajmniej jeżeli chodzi o zbieranie kolekcji. Masz więcej kart, więcej deków, więcej możliwości, natomiast to nie jest pay to win. Ta definicja jest do dupy, są gry z na przykład energią, co z tego, że ja mogę zrobić wszystko, skoro ktoś płaci. No okej, okay, niech to będzie.
Zresztą wiecie, chciałbym przypomnieć, że... Chciałem powiedzieć jako jeden z niewielu, ale nie wiem w sumie, czy jeden z niewielu. Chciałbym przypomnieć, że ja od paru miesięcy mówię, że system zdobywania kart w Hearthstone jest do dupy. Ja się z wami zgadzam ogólnie, że Blizzarda podupczyło chyba z tym, ile trzeba farmić albo wydać floty na te karty i tak dalej. Natomiast nie zmienia to faktu, że nie zgadzam się z nazywaniem tego pay to win, bo pay to win to nie jest. Cza i ta baza. Toast kiedyś nagrał film, w którym wbił legendę bez płacenia i kupowania niczego w grze za kasę. No ja też tak zrobiłem. 60 godzin od założenia konta wbiłem legendę. Bez płacenia. Oto sprawiedliwość. Jaki system według ciebie na farmienie kart byłby lepszy? Jest to... nie wiem, co... Wiecie... Potrafię ocenić, że podany mi obiad w restauracji jest do dupy, ale nie potrafię powiedzieć, co bym zrobił, żeby był lepszy, nie? No chyba, że byłby spalony. Ale z takich podstawowych rzeczy, no to przede wszystkim klasyk za darmo. Może jak mi ktoś kurwa napisze, że coś tam gracze zdobyli, nie fair i tak dalej, to zabiję. Klasyk za darmo, pakiety z zeszłego roku też jakieś prostsze dostępne, jakiś system progresji, system, nie wiem, daily logowania, czy cokolwiek innego. Achievementy, bleble, etc. No ale to wiecie, no ja wam nie powiem, jakby to wyglądało, bo nie. Znaczy, jakby to miało wyglądać, bo nie siedzę nad tym i nie rozkminiam. Ja wiem. Ja od dodatku mam golda na jakieś 50 pakietów i niszcząc aren i da się grać. Oczywiście, że dalej się grać. Wiesz, nie wyszliście tak grać. Psiu, psiu. Zróbmy takie psiu, psiu. Pobaw się nową mapą. A wiesz co, już dzisiaj się bawiłem. Starczy. Mogli wydawać wszystkie karty poza najnowszym dodatkiem za free? Nie, to byłaby przesada. Moim zdaniem, no bo to jest tylko moje zdanie, nie? No ja nie mówię, że tak jest, nie? Aczkolwiek uważam, że na 5-letnią grę, no to już powinni jakieś takie, wiecie, rzeczy w kierunku ułatwiania zdobywania tych kart robić, nie? I, znaczy, może nawet powiem to inaczej, tak żeby to było bardziej konkretne. Jeżeli grasz non-stop w Hearthstone'a, w sensie nie masz jakichś tam przerw na pół roku czy coś w tym stylu, to bez problemu jesteś w stanie zdobyć wszystkie karty. Może nie wszystkie, ale wszystkie, które są potrzebne. Bo wiadomo też, że nie wszystkie karty trzeba zdobyć, no bo nie wszystkie karty musisz mieć. Ja rzucę sobie tego najpierw może. Ale jeżeli grasz non-stop w Hearthstone'a, to jesteś w stanie od dodatku do dodatku tam uzbierać to, co potrzebujesz i jest spoko tak naprawdę, nie ma tragedii. Trochę może wydasz, znaczy jak trochę jeszcze wydasz, to już jest w ogóle bajka, jak nic nie wydasz i grasz codziennie, to jesteś w stanie tą kolekcję utrzymać na... na zadowalającym poziomie. I tu naprawdę nie mam do tego problemu, absolutnie. Natomiast osobiście uważam, że nieco inną sytuacją jest, jak ktoś zaczyna grać, albo jak ktoś wraca do gry. Już pomijmy wracanie do gry, bo tam wiadomo, jeden wydał, drugi nie wydał, trzeci tam nie grał 3 miesiące, drugi 3 lata i tak dalej. Ale jak ty zaczynasz grać tą grę, masz do zdobycia 6 zestawów, czy karty 6 zestawów, to ja autentycznie, gdybym chciał grać za darmo, nie wydając kasy i zaczynał teraz, to bym przestał. Ja wiem, jakie mam myśli i wiem, że powiedziałbym, chyba ich pojebało.
Litala nie ma co szukać. To sprawiedliwość. Dobra, zróbmy tak, żeby się pomęczył z usunięciem tego. Artefakt już blisko, powiedz szczerze, że mniej będziesz grał w Hearthstone, to znaczy do kosza. Stary, ja nawet nie wiem, czy ja w tego artefakta pogram 3 godziny. Nie grałem, nie wiem praktycznie nic o grze poza podstawowymi zasadami. I mam ci deklarować, że przestanę grać w Hearthstone. Nie bądź śmieszny. Naprawdę mu wypadł tamt totem! Kamień niestety nie. Oh my god. Healing rain, dwa lightning stormy i tam totem jak. Ja pamiętam, jak zaczynałem, jak GVG wychodziło, to nie myślałem nawet, żeby grać jakimś top deckiem. Top deckami po prostu wpisywałem w Google Basic Cards Decks. Grałem w tryb rozrywki, nawet nie próbowałem wyjść z kurczaka. No to chyba nie jest zdrowy system, nie? 4, 4, 12, 18. Pina 9, 10. Tak sobie myślę. 16, 20, o. Sprawiedliwość. Jest dobrze. Jak artefakt będzie mniej RNG, to osobiście oleję HS-a. Właśnie się zastanawiam, jak jest z tym RNG. Skoro artefakt ma być płatny, to nie widzę do tej karcianki dobrej przyszłości. No w Polsce to na pewno. Znaczy podejrzewam, że w Polsce to ta gra jest skreślona już na starcie. Bo tam trzeba mieć trochę pieniążków, żeby to grać. Natomiast na świecie myślę, że się przyjmie. Właśnie, a co do RNG, to nie wiem, jak tam ma być, bo tam są te ścieżki głupie na tych liniach. I to wydaje się być bardzo losowe, ale może źle to rozumiem. Ja od wyjścia Witchwood nie wydałem nic i teraz przed nowym dodatkiem stać mnie na 83 pakiety i dużo pyłu. Nikt nie umknie przed moim gniewem. No spoko. Dobra, więcej zaloków trafiłem dzisiaj. Czemu wyskakują ci ciągle pająki? Jakieś questy zrobiłeś na początku, czy jak? Jest taka karta, która się nazywa Zwiadowca Faldore i ją stosowuje do deku 3 pająki, które wyskakują, jak się je dobierze. No też to prawda jest, jeżeli chodzi o artefakta, że ta gra niby kosztuje $20, tylko że... No może trochę na siłę takie tłumaczenie, ale tak naprawdę to ona jest za darmo. Tylko płacisz dla... A ty gnają. Przygotowanie. Bractwo przekrywa wszystko. Tylko musisz od razu po rozpoczęciu gry wydać $20 do pakiety. Czy wiem, to takie trochę bez sensu. Ale tak na dobrą sprawę, płacąc $20 w tym artefakcie, dostajesz dwa deki. Gdzie no w Hearthstone jak zaczynasz, to nie dostajesz dwóch deków. Fakt faktem dostajesz te... Załatwię to sam. No to raczej GG jest. Dostajesz tam jakieś freebisy z różnych questów i z tym podobnych rzeczy, no ale nie dostajesz nic. A tam dostajesz dwa pełne deki plus 10 pakietów, nie? Więc to też nie jest takie złe. Co ty mi się robisz? Ponieważ...
ponieważ bardzo wieje, więc robię ci przeciąg, żeby ci wyjało stąd. To dobry pomysł. Wbrew pozorom Polsko nie jest nawet uznawana za jeden z krajów biedniejszych, więc nie tylko w Polsce ta gra jest skreślona. Ja wiem, że nie tylko w Polsce, ale mówię o Polsce. To mnie obchodzi Uzbekistan. Znaczy, tak na dobrą sprawę to... Ciężko się gada o artefakcie, dlatego że nie wiadomo nic, jeżeli chodzi o ekonomię, poza tym skąd bierzesz grę, nie? Że kupujesz grę za $20, dostajesz to. Nie wiadomo, czy tam będą jakieś darmowe pakiety możliwe do zdobycia w grze. No to jest w sumie najważniejsze. O, super. A, ten Spellbreaker. No nie policzyłem go. A może będziesz grać w MTG Arena jak już wyjdzie? Nie wiem, może? Hypers, weź ty się najpierw nałóż pisać. Proszę cię, ziomek. Tak, grafik szczęśliwy. Tak, gra nie przejdzie na free to play, jak reszta gier online of all. Ale to nie chodzi o to, żeby ona przyszła na free to play, nie? Bo problemem nie jest to, że ona jest płatna. Bo umówmy się, $20 to nie jest majątek. No, nie powiedzcie mi, że to jest jakaś kurwa kasa z kosmosu, nie? Tym bardziej, że tak naprawdę wydajecie te $20 i w pewnym sensie... O! W pewnym sensie dostajecie zwrot tych $20, no bo dostajecie pakiety, nie? W tych pakietach jest 120 kart, które możecie sprzedać i możecie wyjść nawet na plus. No, już mało prawdopodobne, ale mimo wszystko możliwe. Natomiast jak dla mnie, to też nie wiem, no bo mnie to na przykład nie odstrasza w ogóle. A tylko, że ja no, rozumiem, czym jest ta gra i czym ma być. W każdym razie ja o takich problemach, jakich myślę, to że wydajesz grę, na grę $20 i pierwsze to robisz po tym, jak już ją kupiłeś, to idziesz kupić kolejne pakiety $2 każdy albo karty na Steammarkecie, nie? I to jest problematyczne. Bo gra sama w sobie jest na przykład tańsza od Hearthstone'a i tutaj no raczej nie ma co się kłócić. Bo... Drutut. A, zostało mi tak. Tutaj nawet nie ma co się za bardzo kłócić, bo w Hearthstone'ie, żeby złożyć jakiś tam deck, no co, no, craftujesz karty i kupujesz pakiety, nie? W pakietach nie wiesz, co wypadnie, niszczysz te karty, w końcu gdzieś masz tam ten ileś pyłu i craftujesz sobie deck, nie? Tam po prostu wchodzisz do gry, kupujesz sobie karty, jakie potrzebujesz do deku i grasz z tym deckiem, nie? Zdodził ci się deck, to sobie sprzedajesz te karty, kupujesz sobie kolejny. Wiadomo, że na każdym takim swapie deku będzie stratny, no bo to oczywiste jest. Nie ma opcji, żeby było inaczej. No, proszę, nie, no jest opcja, no dobra, przepraszam trochę. Natomiast to prościej jest tam złożyć po prostu talię. Bo nie masz czegoś takiego, że farmisz, nie wiem, miesiąc, kupujesz pakiety, dropisz te karty, wydropiły ci 7 kart z 30, resztę kart, które ten niszczysz i krafcisz sobie tam 23 pozostałe i oho, mam deck. Tylko bierzesz se, idziesz na Steammarket i kupujesz karciochy, nie? I masz deck, i możesz grać. I patrząc na to realnie, te karty w większości będą po 3 centy. Bo nie ma możliwości, żeby komony chodziły więcej. No komonów... No ma być 280 kart, nie wiem ile z tego będzie komonów. No ale liczmy, że... Powiedzmy podział 50, 30, 20%. 50, 30, 20%. 280, czyli 140 komonów masz, nie? No to... Jak każdy na start tworzy 120 pakietów, to z tego wypadnie pewnie jakieś 80 komonów. Po prostu, tak, nie? I z każdym kolejnymi zakupami będzie tych komonów na rynku więcej i te komony będą chodzić po 3 centy na 100% po miesiącu. Nie wiem, po co ja to mówię. Zapomniałem. W się też na początku gry masz karty podstawowe, a z nich możesz złożyć deck. No tak, no masz rację.
Nieważne jaki argument rzucisz, ludzie nie mają gry za free i będą narzekać. No, ty też masz rację. No zobaczymy, no. Ja na pewno tego artefakta kupię, nie? Ja na pewno tego artefakta kupię i na pewno będę chciał go przetestować, jak wyjdzie. No, podejrzewam, że bety nie będzie. Przynajmniej na to się zanosi. Więc w becie nie potestujemy, ale jak tylko artefakt wyjdzie, to na pewno go kupię i na pewno będę w niego grał. A co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. No nie ukrywam, że akurat dużo zależy od was, bo jak będzie zainteresowanie tą grą, to będzie na streamach i na YouTube, jak nie będzie, to nie będzie. No jeszcze musi mi się spodobać, no to taki dodatkowy, powiedzmy, żebym mógł. Pajączek. Szampi. Dobra, dawaj tego sapa leszczu. O, będzie burza. Ale będzie napindolo deszczem. Jak zobaczę, że mechanika jest fajna i przyjemna, i przyjemnie się pyka, to też kupię. No pewnie wiele osób kupi, nie? Złoty limitowany Dr. Boom za $300. No to też jest bardzo ciekawe, nie? W sensie, jak oni chcą utrzymać wartość tych kart. No bo muszą coś zrobić, żeby te karty były warte cokolwiek, bo jak nie będą nic zrobić i będzie po prostu regular version i tyle, to te karty po... Nie wiem po jakim czasie, nie będę strzelał. Ale po chwili spadną z ceny, tak że szkoda gadać. Więc zastanawiam się... A, idziemy w Edwina. Zastanawiam się, czy oni chcą porobić jakieś wersje premium. Jakieś... Tam gdzieś było jakieś alternatywnych artach. Nie wiem, złote wersje, foliowane, holo wersje, czy coś tam. To też może być całkiem ciekawe, nie? Otwierasz sobie pakiet, patrzysz, że tam kuwa... Złoty, foliowany, holograficzny Doomsayer, kurwa, za $5000. Mówisz, łopa, nie jestem bogaty. I wbrew pozorom, to nie jest takie nierealne, jak się wydaje. Zależy od Drop Raid Legend. Właśnie to jest najlepsze. W artefakcie nie ma legend. W artefakcie poza basic kartami, czyli kartami podstawowymi, są... Uwaga, uwaga! Może mi się tak zabiło. Poza kartami podstawowymi, które dostaje każdy, jak kupi artefakta, są... Komony, uncomony i rary. I teraz najlepsze. Oczywiście możemy to przyrównać do Hearthstone'a, powiedzieć, że tamtejsze rary to tutejsze legendy, tamtejsze uncomony, no powiedzmy uncomony z rarami to artefaktowe, boże, legendy, rary, epiki i rary to tam uncomony, no i tutaj komony to tam komony. Można by tak powiedzieć, ale nie do końca, bo każdy pakiet ma gwarantowany jeden rar, więc tak jakby... Każdy pakiet w Hearthstone miał gwarantowaną legendę. Ile ta gra ma wyjść? Łatwiej porównać do MTG. No akurat gram w Hearthstone, no to porównuję do tego, co mam pod ręką. Tylko pewnie będziesz miał 500 takich samych legend. Nie rozumiem. Ta gra ma wyjść 28. Ile to dni? 31, 28, 30 i tutaj jest 7, 21, 1, 6, 27. Ktoś policzył? To super. Dobra, 4 miesiące. To mogą dać taką samą kartę, ale z innym wyglądem. No tak, no tak, no o to chodzi, nie? Że właśnie to jest możliwe i prawdopodobne, że... No bo... Ja nie jestem ekonomistą, no ale tak umiem dodać 2 plus 2 i tym podobne rzeczy. I moim zdaniem, jeżeli tam będą tylko normalne karty, to te karty po 2 miesiącach, czy po miesiącu, czy po jakiejkolwiek
jakiejkolwiek innej dacie, będą nic nie warte. Żeby one były coś warte, to w tych pakietach muszą być jakieś wersje premium tych kart. Oczywiście nie premium statystyki, tylko premium wygląd. I podejrzewałbym, że pójdą o krok dalej niż panowie z Hearthstone'a i panowie z Blizzarda. I zrobią na przykład wersję normalną, wersję foliowaną, wersję z alternatywnym obrazkiem, wersję z alternatywnym obrazkiem foliowaną, czy tam holo, czy złotą, czy jak tamkolwiek nie nazwać. Po to, żeby w tych pakietach były też, żeby łatwo było zdobyć deck, który możesz grać, ale żeby był też kolekcjonerski bullshit, tak zwane skiny, no bo to jest porównywalne do skinów, którym będą się jarali ludzie. Nie dobierasz. Którymi będą się jarali ludzie i które będą robiły obroty na Steam Markecie. Znaczy tak strzela, no bo innej opcji to nie widzę, szczerze powiedziawszy. Mi się wydaje, że skoro to do Valve, to będzie podobne do CS-a. Żeby grać, trzeba zapłacić, a potem już hajsy nie będą mieć takiego znaczenia. Deki będą tanie, ale skiny do kart będą grały główną rolę. No, właśnie o tym myślę, nie? Czy słyszałem o tym, że niektóre postacie mają się starzeć, że wreszcie były artefakta? Nie. A to jest jakiś hype na artefakta? Nie wiem, no ja se gadam po prostu. Znaczy, ja jestem podhypowany tą grą faktycznie. Jak masz gwarantowaną legendę w paczce, potocznie pisząc, to znaczy, że pewnie będzie tak, że kupowata legenda będzie miała drop w paczkę. Nie, nie wierzę w coś takiego. To jest oszukiwanie ludzi. Nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek większa korporacja na coś takiego poszła. Dobra, wjeżdżamy w miśkę. Dawaj, Heksa. To dostajemy w grze po zapłaceniu. Dwa deki z basic card i 10 pakietów z nie basic kartami. Biłeś kiedyś legendę? Nie, nie udało mi się nigdy. Bardzo bym chciał, ale jeszcze nie mam chyba umiejętności na tyle. Trochę z dupy. Aj. Ile jeszcze to będzie? 4000 zł odłożyłem na artefakta, aby zarobić około 20 000 zł. Znaczy tak szczerze powiedziawszy, to nie, no to też zbyt prosto brzmi. Aczkolwiek wcale bym się nie zdziwił, gdyby na samym starcie artefakta opłacało się wydać tam, nie wiem, ileś siana, otworzyć ileś pakietów i sprzedać te karty na samym początku za jakiś hajs. Bo to może się zwrócić, tak na dobrą sprawę. Jak macie 2 dolary za pakiet... 2 dolary, dostajecie 12 kart, to jedna karta jest warta 17 groszy, czy tam 17 centów. Jak sprzedacie jedną kartę za więcej, no to się zwraca. Teoretycznie oczywiście. Ale może mieć coś takiego miejsce. Dobra, może nie ma dwóch obszarówek. Myślę, że można to porównać i przepisy zamknięte.
do marketu FIFA Ultimate Team. Chętnie bym to zrobił. Chętnie bym to zrobił, gdybym wiedział, jak wygląda market Steam. Chwilę, co on zrobi? Teraz przeczytam resztę. Naprawdę, kurwa, skopiowałeś tego z 5 stronników? Ja pierdolę, serio? No ja co chyba robisz? No dobra, i tak nie mam jak tego wygrać. 8. Tak, jura. Trafisz karty piłkarzy i potem możesz nimi handlować. Poza tym trafiasz karty wyglądu stroju stadionów piłek. Także też dodam mega rzadkie karty lub jak mówisz świecące, no i jakieś rewersy, awatary lub będzie ciekawie. Lub co? Bardziej ciekawie nawet wygląd planu. Nie. Te pozostałe rzeczy, o których piszesz, nie wchodzą w grę, tak mi się wydaje, bo to są jednak pakiety z kartami, a nie z jakimiś gównianymi tymi wyglądami. Skorig, podsyłaj. Nie musisz mieć permita. Będzie się opłacało, ale nie sprzedać, tylko trzymać te karty, które będą naprawdę bardzo dobre. Nie ocenisz tego w ciągu jednego dnia. Co ty nie ma w ogóle. Witam cię, ja Burr, bardzo serdecznie mówię do subskryberów, dziękuję za wspieranie kanału, welcome to the family, my friend. Nie ocenisz pierwszego dnia, które karty są dobre, a które nie, na to będzie potrzeba parę tygodni. O Boże, długi ten artykuł. The internet Steve się rozwrajcie ogólnie z wylansem, więc... Gdzie to jest coś o starzeniu się bohateru? Nie chcę mi się tego całego czytać. Esgad... Nie no, ja pytałem serio, czy chcecie. Wiadomo, że można tworzyć karty w tej grze, której w artefakcie? Nie, nie można. Po to masz Steam Market. Trzeci akapit. Sub... Boże, co to w ogóle znaczy? Kolejny. Sub-sub-when? Continue the story and the outcome of the first set will have an impact on later expansion. Both in terms of the story and the card themselves. Is that character you will see in one set, you will have a new version in another set. And previous event will be drawn in last. Bractwo przekrywa wszystko. Nie będę jolo. No spoko. No brzmi całkiem spoko. Znaczy, nie wiem na ile mi się podoba to, bo z tego wynika, że każdy set będzie się opierał na tych samych bohaterach. Nie wiem na ile mi się to podoba, chociaż będzie tak było w pewnej części. Ale brzmi ciekawie. To najlepiej oceni karty pierwszego dnia, ten zyska bardzo, bardzo dużo. Jestem pewien, że pierwszego dnia pojawią się karty na rynku, które za parę tygodni będą o 500%. Za parę tygodni będą o 500% lub więcej kosztować i też w drugą stronę. Tak, to jak najbardziej, nie? Jak najbardziej, tak będzie, nie? No tylko, że... Wiesz, no nie da się tak z pewnością ocenić, o to będzie grywalne, to będzie niegrywalne i tak dalej, nie? No możesz tam... A wiadomo,
jak to się mówi? Możesz nie suspektować, tylko symulować, spekulować, co będzie dobre, a co nie, i zostawić sobie te karty, które, nawet kupić te karty, które uważasz, że będą dobre, i za tydzień sprzedać je po 3 razy więcej, nie? No tylko, że to takie spekulowanie. Nie, ta rozmowa dotyczy artefaktu akurat. Bardziej opłaca się kupować niż sprzedawać w pierwszym tygodniu. No śmiem wątpić. Dlaczego miałoby się bardziej opłacać kupować niż sprzedawać? Według mnie ze sprzedażą kart trzeba się wstrzymać z miesiąc, bo wcześniej będzie ciężko ocenić prawdziwą wartość kart. Znaczy, wiesz, zależy jak do tego podejdziesz, nie? Bo możesz sobie założyć, że common jest wart tyle, uncommon jest warty tyle i rar jest warty tyle. W sensie masz 200 centów w pakiecie i dajmy na to jednego rara, 3 uncommony, 8 commonów, nie? I powiedzmy, że jeden common jest warty jedną wartość X, uncommon jest warty, nie wiem, 3 wartości, a common jest warty 10 wartości. Razem daje nam to 9, 8, 17, 27 bodajże. I dzieli sobie tam te 2 dolary i tak dalej, na to. Czułem smak trawy w ustach. I na przykład, jeżeli wyszło ci, że common jest warty, dajmy na to te 10 centów, a widzisz, że możesz go sprzedać za 30, to go sprzedajesz, nie? Bo jest to jakiś tam zysk. Możesz też trzymać te karty, bo może część tych kart będzie super droga za 2 miesiące. Natomiast nie masz pewności, czy na tym zarobisz, nie? No to takie, wiecie, no jak ktoś chce wykminić jakiś sposób do zarobienia, to sobie tam zarobi, nie? Oglądanie starych filmów to tak na serio. Jak będziecie chcieli? Skąd wiem, jak smakuje trawa? No, nie wiem. Nie umknie przed moim gniewem. Ej, fajnie zapowiada się ten artefakt. Kurde, przed jeszcze wyjściem gry wzbudza sporo emocji. Dobry znak jest. Tak myślę. Z Gintem było tak samo. No, nie wiem. Nie mogę tego potwierdzić, ale skoro tak mówisz, to pewnie tak było. Jest może ciemny na czacie? Halo, halo, ciemny. Halo, halo. Mietku, odbiór. Graj w kolorowe karty, a nie robisz z siebie ekomistę. Przepraszam, nie chciałem robić z siebie ekomisty. Obiecuję już nie robić. Proszę mnie wybaczyć. Witam Cię, Korowód, bardzo serdecznie moich subskryberów, dziękuję za wspieranie kanału, welcome to the family, my friend.
co potrzebuję. Czy opłaca się kupować za 200 diaksów questa 4? A czy opłaca się za 200 diaksów kupować questa 4-7 gwiazdek? Mam wrażenie, że nie cholery, ale tak chciałem spytać. Nie opłaca się, okej. Może jakiś filmik na kanał wyjaśniający, jak to będzie z kupowaniem, sprzedawaniem kart, bo ja się pogubiłem i nie wiem, czy w grze, którą trzeba kupić, będę musiał jeszcze dokupywać za prawdziwy hajs jakieś karty. Nie no, chyba daruję sobie robienie filmów. Znaczy, ja nie wiem, stary, w czym się pogubiłeś. Wychodzi gra, nazywa się Artefakt, będziesz mógł tam karty sprzedawać na Steam Markecie i kupować. A filmy o Artefakcie pewnie będę robił, ale to w swoim czasie. Ale zgadnie na nie do tego eventu. Po prostu chciałem kupić. Chwilę. To strajduje. To zabije. Nie graj. Ile do legend gwiazdek? Nie wiem. Cześć Bydgoski. Łaknę ofiary. Tak myślałem, że to się skończy. Ale jesteśmy na to przygotowani. Do wory. No i tym samym mamy Litalek w następnej turce. Dokładnie film na YouTube o handlowaniu kartami oraz giełdzie, będzie można się pośmiać. Tatra, weź, nie rób z siebie jakiegoś intelektualisty, proszę cię. Nie próbuj siebie wywyższać, a mnie poniżać. To jest prymitywne i to bardzo. What the fuck? Fire? No nie było oglądania Witchwood. Ja nie powiedziałem, że dzisiaj będzie tak w ogóle. Jak już o tym gadamy. Tak sobie myślę. Nie ma opcji na Litalka. Dziękuję za bicę, zaraz przeczytam resztę. No nie ma opcji na Litalka. Dobra, zagrajmy to. To dobra, ufa, to by była. Jeszcze jeden. No i pytanie, czy ma Dom Guarda? Pytanko, dziękuję za 100 bitców. Pytanko, ze 137 pakietów, ile hukatomby, ile powinno legend wypaść? Przej... 7-8.
Znaczy na karcianka gra, może nagrasz na YouTube jakieś podsumowanie, co wiadomo o artefakcie. Nagram. W swoim czasie nagram. Póki co to tak. Tak wiesz. Tak wiesz, ziom. Właśnie nie robię i nie poruszam tych kwestii, natomiast tobie się zdarza dosyć często z giełdą, co jest zabawne, zważywszy, że grasz kolorowe karty. Aha, czyli jak ktoś gra w kolorowe karty, to nie może mówić o giełdzie, bo gra w kolorowe karty, więc jest niedorozwinięty umysłowo według ciebie. Wiesz co, to ja ci pokażę kogoś, kto jest niedorozwinięty umysłowo. Patrz. Tu jest taki typ, nie? Mati, zamawiaj hawajską. Która pizza najlepsza? Kiedy hawajska? Zamawiaj hawajską. Mati hawajska, zamówił i je, coś tam. Dawaj hawajską. Zamawiaj hawajską. Kiedy hawajska? Patrz, to jest dopiero kurwa błyskotliwy, nie? I ziomek tak przez 3 tygodnie napierdala o jakiejś pizzy, nie wiem po co. Ale ja nie mogę mówić o giełdzie, bo gram w kolorowe karty, nie? Po prostu wylewu można dostać.